W sobotę 23 listopada w godzinach porannych do Świnoujścia z dalekiej Japonii dotarła elektryzująca środowisko sztuk walki wiadomość. Sensei Magda Ilczuk ze Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin w kategorii kata w finale pokonała zawodniczkę gospodarzy w stosunku 4:1, zdobywając tym samym złoty medal w Pucharze Świata w Tokio. W środę, 27 listopada, sensei Magda Ilczuk powróciła do kraju. Następnego dnia, w godzinach popołudniowych, uczestniczka w specjalnym spotkaniu z grupą karateków ze Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin, kierownictwem klubu i rodzicami. Puchar Świata Tokio 2024, złoty medal w konkurencji kata, sensei Magdalena Ilczuk, gratulacje od sensei Pawła Sujki, sensei Marka Antoniuka, sensei Jacka Anczaka, sensei Włodzimierza Siatko-Sierkiewicza, sensei Marcela Prejucjana, sensei Jarosława Pilarka, senpai Piotra Sujki, senpai Ameli Sawickiej, zawodników, rodziców oraz przyjaciół Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin, dojo Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin, dnia 28 listopada 2024. A, to jest od nas. Mistrzostwa Armenia 2024, brązowy medal w konkurencji kata, senpai Amelia Sawicka. Gratulacje od tych samych, co byli tam. Tylko dodajemy jeszcze sensei Magdalena Ilczuk, bo my po prostu nie chcieliśmy zmienić. Przeżycia są niesamowite, bo ja chyba nawet w najśmielszych marzeniach nawet nie wyobrażałam sobie chyba tego, że kiedykolwiek z Japonii przywiozę złoty medal z Mistrzostw Świata. To nie jest tylko przygotowanie ostatnich kilku miesięcy, tylko to są tak naprawdę wszystkie lata tego treningu, czyli te 28 lat doświadczenia nabywanego na każdym treningu, na którym byłam. To są każde zawody. Najmniejsze, czy na nich jakikolwiek medal był zdobyty, czy nie. Każde z tych zawodów to było dodatkowe dokładanie takiego kamyczka do tego ogródka, który tak naprawdę wyrósł na piękny japoński ogród w trakcie tych Mistrzostw Świata. I to, co Wam powiem jedno, chcieć to móc. Jeśli chcecie cokolwiek w swoim życiu osiągnąć, to będziecie to mogli zrobić. Sensei Magda Ilczuk. To są ważne słowa, słowa, które są na ustach wielu osób, które uprawiają ważny sport, sport siłowy, karate. Magda, powiem krótko, witaj w kraju, witaj w Polsce, witaj w Świnoujściu. Witam serdecznie i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wszystkim, szczególnie wszystkim mieszkańcom Świnoujścia, bardzo dziękuję za trzymane kciuki, bo tak wiele wiadomości, które dostałam, że trzymamy kciuki powodzenia, trzymamy kciuki. No, bardzo za nie dziękuję, spełniły się. Jasne, zanim do tych kciuków doszło, zanim doszło do tego właśnie najważniejszego dla Ciebie medalu właśnie, to są lata wytężonej pracy, to są lata, no powiedzmy sobie, wielu wyrzeczeń też, bo sport nie polega tylko na tym, że chwilę się poćwiczy, wsiada się w samolot i leci się, czy jedzie się do danego kraju na turniej, na mistrzostwo i wraca się z medalem. Przecież tak nie jest. Nie, tak nie jest. To nie jest tylko ostatnich kilka miesięcy przed zawodami tak naprawdę ten medal. To są lata. To są lata ćwiczeń, to są hektolitry potu wylane na sali, to są godziny, setki, tysiące powtórzeń tych wszystkich technik, tych wszystkich układów, które są później na zawodach. To są naprawdę, no też wiele wyrzeczeń, bo szczególnie teraz w tym czasie, kiedy jednocześnie jestem matką, kiedy pracuję zawodowo, kiedy wyzwań jest tak naprawdę no, po drodze dużo w tym życiu dorosłym, stwierdziłam, że no, przecież dam radę. No dlaczego ja nie mam dać rady? Szczególnie nie było też łatwo, dlatego że przez 10 lat miałam w ogóle przerwę, jeśli chodzi o starty w zawodach, bo trenowałam cały czas, ale w startach miałam 10-letnią przerwę, no ze względu między innymi na macierzyństwo.
I w zeszłym roku postanowiłam, że no, wracam do startu, spróbujemy, zobaczymy, co będzie. No i zaowocowało to Mistrzostwem Polski u nas w Świnoujściu, kiedy się odbywały zawody. No i jak w tym roku dostałam informację, że zostałam powołana do kadry i stoi przede mną możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Japonii, to najpierw myślałam, że to się nie dzieje naprawdę, bo byłam w tym czasie na urlopie, ale no, to się zadziało naprawdę i jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. No właśnie, można powiedzieć szczęśliwa i dla mnie laika w tym sporcie, powiedzieć, że spełniona, bo wracasz ze złotym medalem, z tytułem mistrza świata. Pokonałaś bądź co bądź Japońców, że tak się wyrażę. Na ich terenie. Na ich terenie jeszcze. To zostały tylko, co, gratulacje i walka z białymi niedźwiedziami. No być może, nie wiem, czy bym chciała tak z tymi białymi niedźwiedziami walczyć, natomiast no powiem tak, w najśmielszych marzeniach chyba nigdy nawet nie myślałam i nawet nie marzyłam, nie wyobrażałam sobie chyba nawet tego, że będzie mi dane stanąć na najwyższym podium i przywieźć z Japonii złoty medal. Mm-hmm. To jest niebywała sytuacja i przede wszystkim osobom, której zadedykowałam ten medal, to jest mój tata, który odszedł 2 lata temu i to jemu zadedykowałam ten medal. Mm-hmm. No tak, ale w tym momencie również dzisiaj jesteś pięknie przyjęta przez klub swój macierzysty, tak. Akademię Karate Kyokushin w Świnoujściu. Od takich właśnie malutkich, takich, co tak trochę od pięt ci odstają, widziałem, do tych takich już poważnych, z czarnymi pasami instruktorów, tak. Jesteś wzorem, jesteś w tym momencie osobą, z której należy brać przykład, z którą należy naśladować, czyli coś w tych najmniejszych właśnie, w tych małych roślinkach, coś dzisiaj zaszczepiłaś. No mam taką nadzieję ogromną, że te maluszki również będą chciały kiedyś tak startować na tych zawodach i ta miłość do karate i chęć startu w zawodach nie będzie dla nich obca, tylko będzie u nich się rozwijała naprawdę bardzo, bardzo mocno i tego sobie też życzę, bo są to naprawdę niesamowite doświadczenia i to, że czasami pojedzie się na zawody, z których nie przywiezie żadnego się medalu. Mm-hmm. Czasami przegra się pierwszą walkę. Wraca się jeszcze poobijanym. Wraca się poobijanym, z kontuzjami jakimiś. To naprawdę nie jest powód do tego, żeby się poddawać. Mm-hmm. Bo każde zawody uczą nas dalej. Każdy start jest dla nas dodatkowym treningiem, dodatkowym doświadczeniem. I tak naprawdę to nas dopiero rozwija, to nas kształtuje. Magda, ten medal, który dzisiaj masz ze sobą, to nie jest już wszystko. To nie znaczy, że w tym momencie kończysz już karierę zawodniczą. To nie znaczy, że będziesz się tylko przyglądać i kibicować wszystkim nowym i wszystkim pozostałym. No nie. No nie będę, bo skoro powiedziałam A, to teraz trzeba powiedzieć B. No i ten etap A może został zakończony 10 lat temu, teraz mamy etap B. I zamierzam dalej startować. Najbliższe zawody to są Mistrzostwa Polski, które się odbędą w Koszalinie w grudniu. Słyszałam, że karateką jest się przez całe życie. Czy to prawda? To prawda. To prawda. To ta prawda niech zostanie z nami. Życzę tobie również wszystkiego najlepszego. No i przede wszystkim spełnienia już no marzeń może nie, bo to było marzenie, prawda? Ale dalszych wspaniałych wyników. Ja wiem, że jesteś maszynką do robienia złotych medali. No, powiem tak. No, kiedyś usłyszałam bardzo trafne określenie, że młody koń szybko pobiegnie, ale stary koń wie jak. Trzymajmy się tych koni. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. I można powiedzieć, że każdy dzień zaczyna się tak samo, przynajmniej dla Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin. Ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Sensei Paweł Sujika jest ze mną. Patrzę zdziwiony, że te słowa wypowiadam, ale dla mnie to tych ćwiczeń już za dużo jest, panie Pawle. Panie rektorze, Magda 28 lat, a ja już 43 rok ciągnę, więc czy to jest za dużo? Ja mam taką sentencję u siebie na profilu na Facebooku, że każda, nawet najdłuższa droga zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku i myślę, że tak trzeba postępować we wszystkim, nie tylko w karate, ale w każdej takiej życiowej drodze, kiedy coś już rozpoczynasz, to ciągnij to do samego końca, bo jeżeli masz jakiś cel, to warto go spełnić, bo to daje ci niesamowitą satysfakcję, motywację do innych rzeczy. I tak myślę, że wszyscy karatecy tak postępują.
I to są te osiągnięcia tych dzieci, które nie biorą się z jednego treningu, tak? One biorą się z dziesiątków treningów, setek treningów i ten wynik taki później na zawodach, on jest taką małą kropką nad i, ale to nie jest to, co jest najważniejsze w karate. W karate jest doskonalenie cały czas samego siebie i to jest podstawa tego, co nami kieruje. Stawanie się lepszym człowiekiem. Samo słowo Kyokushin znaczy przekraczanie granic własnych możliwości i każdego dnia powinniśmy starać się przekroczyć te granice w każdej dziedzinie życia. Jeżeli tak będziemy robić, to będziemy na pewno ludźmi spełnionymi. Jasne. Czy sensei Magda Ilczuk przerosła mistrza? Nie, no to jeżeli chodzi o wyniki sportowe, tak, ale jeżeli chodzi o pewne rzeczy, to jeszcze długo, nie? Natomiast ja się bardzo cieszę, bo ona zaczyna u mnie w wieku 12 lat. Wtedy zaczynał też Jacek Anczak. Rok później chyba zaczął. Wtedy jeszcze była Iza Krzyżyńska, też bardzo utalentowana. Albo przez te lata przywinął się kilka tysięcy osób, dzieci i młodzieży. Ci najbardziej wytrwali zostali, ci najbardziej wytrwali zdobywają medale dla nas. Ja dodam tylko, że to nie jest jedyne wyróżnienie Magdy, bo Magda przecież była i medalistką Mistrzostwa Europy i rok temu Mistrzostwo Polski zdobyła, pokonała 20 parę zawodniczek. Nie wiem, jest u was w klubie tą maszynką do robienia tych medali. Nie tylko, bo są jeszcze inni zawodnicy. Jest Ala Karpuk, jest Amelia Sawicka, która już idzie w te ślady. Jest wielu młodych adeptów, którzy trenują i zdobywają te medale. Dla mnie ważne, że trenują, ale też i dobrze się uczą w szkole, bo Amelia Sawicka to ma same piątki i szóstki. Nawet czwórek chyba nawet nie ma, bo taka jest zawzięta, ale tak to powinno być. Rób to, co robisz, najlepiej ze wszystkiego, co potrafisz, bo na końcu jest ten efekt. Tu w tym przypadku, w przypadku Magdy, sięgnięcie po złoty medal w Tokio, w siedzibie Lwa, można powiedzieć. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja nie ukrywam, że kiedy około 5 godziny rano dotarła do mnie ta wiadomość od Magdy, obudziłem całą rodzinę. Oczywiście też się wzruszyłem, też troszeczkę sobie tam uroniłem łez, bo twardy facet płacze, jak to mówił Pawlak, tak? Że jak chłop płacze, to znaczy, że musi być powód. A to był ten powód, bo to wiele miesięcy wyrzecznie. Tak jak powiedziałem, Magda przychodziła na każdy trening, który był dodatkowym treningiem i tylko i wyłącznie dedykowany dla niej. Dochodziła też i Amelia Sawicka, która miesiąc temu zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Armenii. I każdy trening był poświęcony właśnie tym elementom. A Magda jeszcze dodatkowo jako matka przychodziła z malutką Alą, która też tutaj gdzieś biegała po sali, ale to było każdego dnia. I bez tego treningu, bez tego zadziora, takiego pazura, by tego nie było. Zatem cóż, krótko, tych łez szczęścia życzę na co dzień jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, szanowni Państwo, my w przyszłym roku obchodzimy 50-lecie, panie redaktorze, od kiedy karate Kyokushin w Świnoujściu istnieje. To był 1975 rok. Przypomnę tylko nazwiska: Henryk Janda świętej pamięci, Mirosław Mituta, Grzegorz Piotrowski, Zdzisław Popień. To były te nazwiska i Mariusz Traczyk. To były te nazwiska, które bardzo się wyróżniły, jeżeli chodzi o prowadzenie, ale były jeszcze wielu, wielu innych utalentowanych i zawodników, i moich przyjaciół po drodze. Martyna, no takie nazwiska, które no przychodzą mi po prostu z głowy i mógłbym opowiadać, ale ja już na te obchody w przyszłym roku serdecznie zapraszam. Uwaga, cis. Cis. Ala.